Witam YouTube, z tej strony Karol. Mamy 31 maja, piątek. Dzisiaj, jak co tydzień, aktualizujemy analizę wykresu Bitcoina. Najpierw rzut oka na moją analizę sprzed tygodnia, z ubiegłego piątku, gdzie wyjaśniałem Wam tutaj tą lokalną strukturę potencjalną, tutaj tą falę czwartą, gdzie przyjmowałem, że nasze ABC mogłoby się już zakończyć. To jest zielona strefa, z której powinniśmy dostać wzrost. Ostrzegałem przed tym, że jeżeli cena pokonsoliduje w tej czerwonej strefie i wykona jeszcze jeden spadek, będzie to oznaczało, że nie jest to ruch ABC, tylko mamy 5 fal do dołu i wtedy dopiero przechodzę na scenariusz spadkowy, czyli czekam na wykonanie korekty i próbuję dołączyć do spadków. Także dzisiaj zaktualizujemy sobie sytuację, czy ta fala czwarta już się zakończyła, czy jeszcze jesteśmy w fali czwartej, czy może trwa już ruch fali piątej. Dzisiaj przejdziemy do tej aktualizacji tych wewnętrznych struktur. Także zapraszam do oglądania. Ok, zaczynamy. Mieliśmy sobie interwał na godzinowy i byliśmy tydzień temu właśnie w tym miejscu. To była ta nasza strefa i zastanawialiśmy się nad tym, czy to jest A, B, C, czy jednak rynek zrobi. Tutaj była czerwona taka przestrzeń, która mogła być falą czwartą, która miała świadczyć o tym, że jeżeli będzie spadek jeszcze jeden jako ruch piąty, to uznaję, że mamy 5 fal w dół i po korekcie otwieram scenariusz spadkowy i będę próbował szukać dołączenia do spadków. Jeżeli ma być wzrosty i ma być to fala czwarta, to nie powinno wydarzyć się przybicie tej zielonej strefy, powinny nastąpić wzrosty. I to się wydarzyło, całe szczęście. Ten scenariusz wygrał. Właściwie ten scenariusz się zrealizował. Nie zrealizował się scenariusz spadkowy, nie trzeba shortować, przynajmniej na tą chwilę. I mamy wzrost. Jak te wzrosty wyglądały? Mamy pierwszy ruch wzrostowy, korektę. Trzeci ruch wzrostowy, korektę i piąty ruch wzrostowy. A więc przyjmuję, że mamy narysowane 5 fal do góry, co o czym świadczy, co świadczy o tym, iż jest to przesłanka do tego, że po 5 falach powinna przyjść trójfalowa korekta. I taka trójfalowa korekta przyszła. Nawet widzicie to na wykresie, próbowałem wcześniej robić pierwszą próbę na zatrzymanie tutaj tego spadku, bo to była pierwsza strefa, a tutaj w kolejnej strefie próbowałem robić kolejny setup. Wzrost się pojawił, ale ostatecznie tą pozycję wybiło. Ale przyjmuję, że rynek nie zanegował swoją głębokością tego spadku, iż jest to tylko korekta. Mamy tutaj strukturę trójfalową i dopóki taka struktura trójfalowa jest, to przyjmuję, że wiodący scenariusz powinien być wzrostowy. A więc po potwierdzeniu teraz tego wzrostu powinniśmy dostać korektę i kontynuację wzrostów po ATH. Zaraz przejdę do scenariusza spadkowego, do zagrożenia, jakie widzę, bo napływ negatywnych, niezbyt dobrych danych z rynku amerykańskiego może świadczyć o tym, że indeksy będą wykonywały korektę. No i ten sentyment może przełożyć się też na Bitcoin. Więc jeżeli tak miałoby być, to musimy być też na to gotowi. Ja zaraz wrócę do tych scenariuszy globalnych i przypomnę o tym, co może się jeszcze wydarzyć na wykresie. Ale zanim do tego przejdę, to pokażę Wam tutaj ten lokalny układ dalej wzrostowy. Czyli to jest strefa na wzrosty, strefa na wzrosty. To jest kolejna strefa, która powinna dać wzrosty, jeżeli te wzrosty miały być kontynuowane. Więc wejdźmy sobie na 15-minutowy interwał. W 15-minutowym interwale mamy potencjalną strukturę korekty pędzącej. Mamy pierwszy ruch wzrostowy, głębokie zejście fali A, trójfalowy ruch przez szczyt jako fala B i teraz trwa fala C. Dlaczego powiedziałem, że trwa? Bo teoretycznie nie ma potwierdzenia, że fala C się zakończyła. Prawda? Kiedy będzie to potwierdzenie? Jeżeli zobaczymy wzrost wracający do potencjalnej fali pierwszej, czyli na razie mamy 1, 2, 3, przestrzeń na falę czwartą i może być jeszcze jedno dziobnięcie w tę strefę na falę 5. Jeżeli rynek zareaguje tutaj popytem, to kolejnym potwierdzeniem, że ta strefa działa dobrze, będzie wyjście na ten szczyt. Jeżeli strefa padnie, to po prostu setup pada i tyle.
Więc dla utrzymania tego scenariusza, że mają być dalsze wzrosty, z tej strefy powinniśmy dostać kontynuację wzrostów. To było pierwsze istotne miejsce, kolejne, oj, przepraszam, kolejne istotne miejsce, to jest kolejne istotne miejsce, które ma za zadanie utrzymać tutaj nam kontynuację wzrostów. Teraz scenariusze spadkowe. Żeby przejść do scenariusza spadkowego, to wrócę na chwilę na dzienny interwał i przypomnę, tak jak w wypadku, gdy handlowałem tu, tak jak w przypadku, gdy handlowałem tu, tak jak w przypadku kolejnej strefy, w której zakładałem wzrosty, przy każdej tej, nawet po zaliczeniu każdego z tych miejsc, już po wykonaniu jakiegokolwiek wzrostu, to mówiłem o tym, że pamiętajcie, że zasięg fali czwartej najczęściej kończy się na poziomach 3,8, 2, 4, 4. Inne zasady mówią, że w tym wypadku minimum spadku powinno być na co najmniej 51 tysięcy. A teoria Fallaliota mówi, że ta struktura może być strukturą złożoną i tak jak na początku zakładaliśmy, że to może być trójkąt, pójdziemy sobie do góry, tak jak później zakładaliśmy, że to może być ABC i pójdą sobie do góry, tak jak później zakładaliśmy, że może być to WXY i pójdą sobie do góry, tak ostatni zygzak, jaki tu może się pojawić, to jest rozszerzenie o kolejny zygzak, czyli mamy WXY, X, Z. Cały czas przestrzegam i przypominam, że ten scenariusz może się zrealizować, tym bardziej, że mamy w tym momencie negatywne wyniki ze Stanów Zjednoczonych, które mogą wpłynąć też na Bitcoina, na ten sentyment przynajmniej. Zobaczymy jeszcze Bitcoina poniżej 56 tysięcy. Z pierwszym targetem na 55, a z drugim na 51. I dopóki nie zamykamy się poniżej 50 tysięcy, bo 50 tysięcy to jest ostatnie wsparcie, to cały czas będziemy uznawać, że to jest potencjalna fala czwarta Elliotowa. Będziemy próbować ją zatrzymywać. Tych prób już było trochę. To pierwsza próba, druga próba, trzecia próba. Teraz próbujemy kontynuacji trzeciej próby, że tak powiem. A to będzie czwarta próba. Możliwe, że ostatnia. Więc jeżeli ten scenariusz miałby się zrealizować, to powinniśmy zobaczyć tutaj spadek, który zniszczy tą żółtą strefę. Żółta strefa wynika z głębokości utrzymania tutaj balansu, korekty. Dopóki nie ma tutaj już głębszego spadku, ta tendencja wzrostowa jest tutaj utrzymywana, nic złego się nie dzieje. Sygnałem do spadków, pomimo wewnętrznych struktur, które mogą nam to pokazać, to będzie jeszcze dodatkowo złamanie tej strefy. Więc ostrzegam, wrócę teraz na 4-godzinowy interwał i jeżeli miałbym mówić o scenariuszach spadkowych, nie bez powodu tutaj jest czerwona strefa. Jest to strefa na potencjalną korektę płaską. Czyli mamy, jeżeli mają być spadki, to był potencjalny pierwszy ruch spadkowy, to jest fala A, to jest fala B i to była fala C. I teraz rozpoczniemy spadki, które mogą być nawet dynamiczne. I tego się obawiam najbardziej. Ja po ten scenariusz nie handlowałem, bo ja przyjmuję zasadę trzymania się trendu i mimo tego, że są przesłanki, które mówią o tym, że możemy spaść niżej, to są przesłanki, które nie mają bardzo dużego stosunku, bardzo dużego prawdopodobieństwa, bo to jest 60 do 40, więc nie zabijam się o to, że tu musi się wydarzyć ten spadek, prawda? Ale są zasady, którymi się trzymam, że dopóki trwa jakiś trend, to trzymam się tego trendu, że on będzie dalej trwał. Dopiero będę mówił o spadkach, jak będą wystarczające przesłanki. Dopiero w momencie, kiedy dostanę pięciofalowy ruch w dół, kiedy padnie ta żółta strefa, wtedy będę przechodził na scenariusze spadkowe i będę silnie szukał dołączenia do spadków, ale w tym momencie nie powinienem tego robić. Zasady mówią, że jak się pomylisz, to się pomylisz, ale w trendzie, trzymając się trendu, pomylisz się rzadziej. Co mam na myśli? Jeżeli trwa sobie jakiś trend i ja za każdym razem, trzymając się trendu, będę zakładał, że spadki to korekty i będę walczył o dołączenie do, dołączenie, znaczy próby zatrzymania korekty i dołączenie do kolejnego impulsu, to ja wygram tu, wygram tu, wygram tu i wygram tu. Kiedyś się pomylę i przegram.
sytuacje, kiedy, i tak, to jest statystyka, sytuacji odwrotnej, kiedy chciałbym zakładać, że nasz trend się zakończy i próbowałbym atakować w tym miejscu, w tym miejscu, w tym miejscu, bym cały czas próbował zatrzymać spadek. Możliwe, że czasami by się udało nawet złapać taki ruch spadkowy, to zdecydowanie statystycznie więcej razy bym przegrywał, a w końcu bym wygrał. W końcu bym wygrał. Więc czasami zdarza się tak, że jestem w stanie wyznaczyć dokładne miejsce do potencjalnego zatrzymania jakiegoś trendu, ale tutaj takiego miejsca nie ma. Jest strefa oporu, którą sobie ostatnio przesunęliśmy, żeby nie zasłaniała, i to wszystko. I to wszystko. Na razie potwierdzenia z tej strefy oporu impulsem, formacją spadkową, złamaniem tego trendu, no nie ma tego. Dopóki tego nie ma, ja nie mogę przyjąć tego scenariusza jako, że on zaczął się realizować. Więc dopóki nie ma go, to trzymam się tego scenariusza, próbuję prowadzić pozycję długą. No po tym wzroście już była częściowa realizacja, więc czekam, co dalej. Pozycja jest zabezpieczona, straty na niej nie będzie, a tutaj szukam cały czas jakichś kolejnych istotnych miejsc dla podtrzymania tego scenariusza, czy dla Was, czy to dla grupowicza. I to tyle. Ja Wam życzę miłego weekendu. Jutro Dzień Dziecka, więc nie zapominajmy o swoich pociechach. Sprawmy, żeby jutrzejszy dzień był ich dniem. No i co? Słyszymy się przy kolejnej analizie w następny piątek. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej.